po 2 tygodniach zmagań, po 3 weekendach śmiało możemy stwierdzić, że impreza się udała. Organizacyjnie na 5. Oczywiście może to zabrać troszeczkę samochwalczo, ale tutaj ekipa PLS-u spisała się naprawdę na medal. Zawodnicy, ci, którzy przyjechali, którzy zdecydowali się przyjechać, myślę, że grają z zaangażowaniem. Oczywiście nie możemy jeszcze oczekiwać formy ligowej, ale to jesteśmy w środku przygotowań, także na tym etapie wygląda to bardzo, bardzo poprawnie. Po konsultacjach jeszcze z Telewizją Polsat, po konsultacjach z prezesami spróbujemy wypracować stałą formułę, która się wpisze już w kalendarz siatkarski. Wiadomo, nie reprezentanci reprezentantami, ale jest ich 20 paru. Pozostaje jeszcze duża grupa siatkarzy, którzy mają dość długie wakacje, którzy chcą się ruszać, chcą grać, chcą się rozwijać, bo tak naprawdę poprzez takie mecze ich forma i umiejętności siatkarskie będą szły do góry. Ci, którzy skorzystali z zaproszenia naszego na ten turniej, na pewno nie żałują, a zwycięzcy wyjadą z fajnymi nagrodami. Naprawdę czuję dumę, że w tak krótkim czasie udało nam się pozyskać tak zacnych sponsorów i zorganizować tę imprezę praktycznie od zera. Także tutaj duży, duży, duży plus, a no cóż, no jesteśmy pionierami nie po raz pierwszy tak naprawdę. Staramy się cały czas coś nowego wprowadzać. Te 4 to też jest taka troszeczkę nowinka, więc myślę, że Europa czy świat w niedługim okresie pójdą za nami i być może takie rozgrywki staną się rozgrywkami międzynarodowymi. Miałem okazję też pooglądać tą imprezę w telewizji. Z telewizji prezentuje się bardzo fajnie, ale dzisiaj jestem tutaj w sumie pierwszy raz, ale na żywo chyba prezentuje się jeszcze lepiej, więc naprawdę turniej bardzo fajny i bardzo dobrze przygotowany. Nie tylko tych plażowych, którzy są mniej znani, ale tych zawodników, których mamy okazję pooglądać na co dzień w polskiej lidze. I ja myślę, że to też dla zawodników jest duża nowość, trochę inna formuła, bo siatkarze plażowi grają po 2, tutaj siatkarze grają po 4 i ja myślę, że oni też się dobrze bawią. Tutaj właśnie przed chwilą przechodziłem przez taką bramkę. Dowiedziałem się, że zostałem spryskany nanosrebrem, które zatrzymuje wirusy przez kilkanaście godzin. Ja myślę, że cały sport będzie musiał się mocno przestawić na takie duże przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, bo jeżeli będziemy chcieli, żeby ruszył sport na hali, żeby ruszył sport jeszcze raz na stadionach, no ruszył, ale sezon się skończył i za chwilę będziemy musieli zacząć od nowa. Tych przypadków osób zarażonych w Polsce jest niestety coraz więcej i może być tak, że znowu zostaną wprowadzone jakieś bardzo mocne restrykcje, więc sport będzie musiał się też do tego przystosować. Ja liczę, że się przystosuje, no, szczególnie ten sport halowy. No.